Siemano, witam w 25. Daily Vlogu. Więc co to oznacza? Że jeszcze 5 vlogów, jeżeli nie liczymy tego i koniec daily. No więc dzisiaj robimy dosyć grubą rzecz, mam wrażenie, ponieważ dzisiaj przyklejemy sobie LEDy tutaj. O, tu. Cała ta długość 5 metrów będzie na LEDach. Będzie taki 5-metrowy pasek pociągnięty. Początek też nie będzie taki ekscytujący, dlatego że po pierwsze nie mam zasilacza odpowiedniego, a po drugie mam tylko kontroler na podczerwień, więc dopiero jak kupię kontroler na Wi-Fi, to będzie to bardzo fajnie działać. Na to chwilę będzie musiał działać na podczerwieni, więc będą się zamówić z AliExpress właśnie taki kontroler na Wi-Fi, taki jak mam tutaj. I dzięki temu właśnie mogę mówić do asystenta, że mi włączył LEDa, bo i włączył i tak dalej. Ale najpierw potrzebuję klipały, bo mam jej definitywny samochód, bo mam tylko jedną laskę. No, na 5 metrów chyba nie wystarczy. Więc najpierw jedziemy do hurtowni. Jesteśmy chwilę po tym, jak poszedłem do sklepu, szukałem tutaj pilota LEDy, ale chyba go nie znalazłem. Teraz w tym momencie przetestowałem sobie i to jest skrętka UTP. Tak, na skrętce UTP. Dlaczego? Dlatego, że jest mieć w środku. No jest, przewodzi prąd, no przewodzi. Więc nie będę tam się bawił w inne kable, bo miałem plan użyć takiego kabla. Jak macie takie te złącze DRT chyba, czy jakoś tak. Ja je kiedyś pokazywałem. Gdyby prawe drzwi były pierwsze, to w tym momencie bym mi spadły na ziemię, bo wypadło mi z obydwu zawiasu. O, tutaj wypadło stąd i tam też wypadło. Sobie leżą na tych drzwiach. Kozacko. A tutaj mam ten kabel. Tutaj ukradłem taki kabel. On tutaj ma 20 żył sobie. I one też są miedziane. I one są bardzo podobnej wielkości, tylko one są bardziej elastyczne. No tylko, że ten kabel jest krótszy, a skrętka UTP miała 6 metrów. I skrętka nie jest droga, bo kosztuje złotówkę za metr. Więc też jakaś droga nie jest super i tak dalej. Później też wybiorę inne żyły, ponieważ to są te cztery główne. Bo wiecie, macie te cztery żyły, czyli niebieską, zieloną, pomarańczową i niebieską. Akurat jakieś dwie pierwsze wziąłem i wziąłem brązowy dodatkowy i niebieski. Więc tutaj podłączyłem. No i jak widać tutaj też po prostu wsadziłem w te takie porty, po prostu wsadziłem te skrętki. Te po prostu żyły skrętki wsadziłem po prostu w te porty i dzięki temu nie muszę nic lutować. Więc tak też zrobimy. Aktualnie wam też pokażę. Tutaj mam pilota. Aktualnie ten kanał zielony. Wygląda tak, że to wiadomo, zielony to jest połączenie czerwonego i niebieskiego. Czerwony to jest połączenie zielonego i niebieskiego. Nieważne, dobra, ale niebieski nie działa. Zielony działa połowicznie, a czerwony działa najlepiej. Więc jakieś takie... A czekajcie, tam, o, tam trzeba. Więc takie różne kolory typu jakiś żółty wezmę. Tutaj jakieś takie. No ogólnie to jest ten flash. Ale wezmę biały. Jak wezmę biały, to mi się... To będzie czerwony tylko. Bo biały to jest połączenie tych trzech kolorów. Jak się połączycie czerwony, zielony, niebieski, to wchodzi wam biały. Więc tak to wygląda. Tutaj też sobie w sklepie kupiłem. Kupiłem sobie klejpały. Właśnie 30 cm klejpały za złoty 20 zł. Hurtownia, najlepsze miejsce do kupowania takich rzeczy. Polecam serdecznie. Haczyki także sobie kupiłem 3. Tutaj taki męski akurat. I tak, a tak wygląda aktualnie cały mechanizm. Strzelił mi tu raz, strzelił sznurek tam na łączeniu. Wystandałem klejpały, tam mi właśnie strzelił. Tutaj coś zmodyfikowałem, więc dlatego i jeszcze mi strzeliło tutaj w połowie. Jak macie ten sznurek, na którym butelka tutaj jeździ, no to tam też mi raz strzelił, więc po prostu związałem ten sznurek. No i więc jakby były dwie usterki, system bezpieczeństwa jeszcze się nie przydał, no bo strzeliło tam, powiedzmy, za tym. Tutaj po prostu sznurek się przetarł tam. No ale wracając do LEDów, weźmiemy po prostu krzesło, takie normalne krzesło wezmę, czyli takie drewniane. Na początku wepniemy tam
i właśnie później trzeba będzie przedłużacz ogarnąć, bo tutaj też jest ciężki dostęp do prądu przez asystenta, dlatego że on jest tak na styk tam podpięty, więc trzeba mieć taki po prostu długi przedłużacz wziąć i tam podpiąć i po prostu mieć ten kabel będzie tutaj ciągnął, po prostu leciał tak, tutaj sobie pójdzie do dołu wiadomo i tam gdzieś właśnie tam podłączymy ten kontroler. No ale na tą chwilę, tak jak mówiłem przed chwilą, mam niestety kontrolna pod czerwień, więc dopóki mnie przyjdzie kontrolna Wi-Fi, no to średnio użyteczne będą te LEDy, one tak naprawdę powiedzmy, że będą stać. No ale cóż, nie wiem gdzie lokalnie załatwię taki kontroler w rozsądnej cenie, czy tej 20 zł. Dobra, znalazłem pilota, mam tutaj oto pilota, był on dosyć w oczywistym miejscu, ale cóż, tutaj LEDy już sobie leżą, zaraz podpinam ten oto przedłużacz, go jeszcze wytrę, dlatego że byłem z nim na dworze i na nie zaczęło się troszkę coś tam mokrego skraplać, dlatego że różnica 20 stopni była, ponad 25 może nawet, więc tutaj już są położone LEDy. Tutaj już zostały przymocowane tak bardziej na stałe, jak widać tutaj już tak bardziej na stałe jest, tak jak widać te cztery kolory. No i tak samo z drugiej strony, a teraz jest tymczasowo podpięty do prądu, żebyście mogli zobaczyć. Wszystko działa, bo biały, tak jak mówiłem, to są trzy kanały, więc wszystko działa. Nie ma, jak widać, żadnych problemów. Więc kleimy teraz to oto LEDy. Podłączam to, to się nagrzewa, wiadomo. Mam nadzieję, że tak, nie wiem ile. Ciekawe ile pójdzie tego kleju i czym w ogóle będzie jakiś lepszy, gorszy niż ten. Zobaczymy. Wybija papieżowa. Ja to jest mistrz i rękawiczka. I ciągnie mi się tutaj gdzieś klipa od jakiegoś czasu. A to się dalej nagrywa niesamowite. Teraz kończymy już, więc już kończymy ostatni tak naprawdę etap. I mamy to. Zostaje jeszcze tylko poprowadzić kabel po ścianie, ale to już takie drobna rzecz. Skończyliśmy już, jest po 22 już. Około godzinki, ale jest. Więc teraz czas sprawdzić efekt. Tutaj już mamy przygotowane.
Nie widziałem. Nie widziałem jeszcze. Po pierwsze działa, a po drugie w kamerze aż tak tego nie widać. I ogólnie tego nie widać. Aż tak fajnie to nie oświetla pokoju, bo mamy trzy mocne żarówki tutaj, ale jak zgasimy te żarówki, to będzie tak klimatycznie. Wow! Patrzcie na to. Fajny klimat to jest teraz. Czy tak, ni to ciemno, ni to jasno jest. Zobaczmy, czy nie mogę ich podjaśnić przypadkiem. Chyba nie. A spróbujmy jeszcze tego, wykorzystajmy ten z telefonu pilot. Dlatego, że on działa trochę lepiej, a ten pilot to się w ogóle zbugował. Dobra. Ale tak krwisto-czerwono. No, fajnie. Generalnie to LEDy ustawiam białe, bo tu ciemno. Jest taki problem związany z tym, że oprócz tego, że to jest krzywy ten statyw, dobra, jest krzywo i nie da się. Jest taki mały problem, bo LEDy są troszkę krzywo. Generalnie to jak spojrzę od jakiejś jednej strony, czy na przykład od tej ściany, bo od tamtej, to widać, że LEDy taką S-ką jakby idą. No niestety są one trochę krzywo, ale jeżeli tak się stoi, no to tak optycznie wygląda, że nie są krzywo. Okulary jakoś za dużo nie zmieniałem, ale ogólnie to fajnie. Teraz pozostaje mi jeszcze podoklejać w jakichś miejscach, gdzie jest jakieś takie troszkę mało kleju i tak dalej. Jest to i tak, że nie, jak jest leciutko ciemno, to ja sobie to odpalę i powinno być to nawet jasno. Taki też był zamysł. I na pewno więcej LEDów jest, więc pokój ma więcej FPS-ów. A jak pokój ma więcej FPS-ów, no to komputer też ma więcej FPS-ów. Więc wiecie, szybciej jest. Pokój jest szybszy. Szybciej robisz w nim jakieś rzeczy. Jak ma więcej LEDów. W tym momencie sobie sprawdziłem. Jeżeli będę chciał dorwać te LEDy, to mam malowanie pokoju w gratisie. W sensie tak, tutaj było. Taki mały kawałek kleju tutaj był. No i niestety go oderwany. Jak widać, mam taką fajną niebieską plamę. Całe szczęście mam jeszcze farbę, ponieważ po finale remontu. Dlatego, że tam malowałem te ściany. Gdyby nie te ściany, no to nie miałbym farby. Ale bym kupił za 5 w obi takie gówno. No i co? No i tutaj poprawiłem. Właśnie to było krzywo, no więc jak widzicie, jest sobie niebieska ściana studia VNT. Generalnie to jak spojrzycie tak, to widać to najlepiej. Piękna S-ka. No widać generalnie, że nie jest to najprostsze. Tutaj jest nieźle nawalone tej klej pały. No i tyle. Czasami są tam. Więc generalnie tak, LEDy trzeba będzie jeszcze. LEDy te trzeba będzie jeszcze wyczyścić. I no, wyczyścimy te LEDy, trzeba będzie wiadomo, tutaj ten klej, który tutaj został jeszcze na LEDach, trzeba go oczyścić i tak dalej. No efekt już widzieliście, bardzo fajny. I to chyba tak naprawdę praktycznie wszystko. Pewnie jeszcze zaraz się pożegnam albo coś dogram, nie wiem. Ale wyszło fajnie. No, zaraz zobaczymy też na kompie, jak to będzie wyglądać to oświetlenie i tak dalej. I też będzie tam to oczywiście ułożyć za łóżkiem, żeby to tam było, ponieważ tutaj teraz jest podłączone do tego, co było pistolet podłączony. Czyli tam jest podłączone to 5 metrów kozak. W tym momencie montuję sobie film, jest 23:30 i siedzę tylko i wyłącznie przy tym oświetleniu, które jest właśnie z tego to paska LED. Więc generalnie to bardzo fajnie, oświetla dosyć dużo jak widać, bo no jak widać, jestem dosyć dobrze oświetlony, aż tak dużo tych takich mrówek, czyli takich tych, co tak widzicie, o tam było widać, na przykład, że to tak migocze, to nie ma tego dużo, więc jest dosyć dobrze oświetlone. Mam też wiadomo biurko włączone, żeby był fajny efekt. Mogę też włączyć czerwony, wtedy będzie klimat taki i w sumie zaraz muszę zdjęcie inwenturki zrobić. Ale tak w ogóle teraz dopiero to sprawdzę, jak to wygląda na kamerce i wygląda to, jakby został nałożony efekt na kamerkę, a nie jakby pasek LED. Fajnie to wygląda, a ja wam dziękuję za oglądanie. Pożegnamy się w zielonym. Dzięki za oglądanie i do jutra. Cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... JD, kurwę.